przewidzieliśmy kilka takich inspirujących prezentacji dotyczących wykorzystania nowych technologii w biznesie. Która Ci się podobała najbardziej? Tak, było kilka ciekawych prezentacji. Prezentacji prowadzonych przez partnerów, kilka ciekawych case'ów. Natomiast chyba najfajniejszy case dotyczył zmian strategii biznesowej i w ogóle podejścia do biznesu, które zostało przeprowadzone przez Domino. Domino's kiedyś była, jak każdy biznes przedtem, był biznesem tylko offline'owym. Nie działał w online. Potem pojawiły się strony internetowe, gdzie można było znaleźć placówkę, zobaczyć sobie menu czy promocje. Później przeszli transformację taką, pierwszy krok tego, czym są teraz. Czyli stworzyli e-commerce, który umożliwiał zamawianie pizzy. Z tym, że to było dosyć trudne dla przeciętnego użytkownika, dlatego że on musiał przebiec przez całe menu, wprowadzić wszystkie swoje dane. Dość męcząco. Oni powiedzieli, że w pewnym momencie, od momentu wejścia na stronę do zamówienia pizzy, trzeba było wykonać 25 kroków. Tak. Bo trzeba było przejść w menu, wybrać lokal, wybrać adres dostawy, skomponować tę pizzę. Tak. Przejść konfigurator pizzy, na końcu gdzieś tam podać swoje dane, zapłacić. No i to umożliwiało zamawianie pizzy, ale w sposób, który zupełnie odstawał od możliwości, które daje e-commerce szyty na miarę. I zaczęli się zastanawiać, jak uprościć ten proces i jak przestać pytać klientów o rzeczy, które wiedzą. No i tam szereg takich przykładów podawał, ale można wymienić to, że system możecie rozpoznać, jeśli wracasz często, nie musisz się logować, albo logujesz się za pomocą konta Google, Facebooka, PayPala, czy tam jeszcze, nie pamiętam już, czy dawali tam jeszcze jakieś inne logowanie. Jeśli system cię pamięta, to wie, co najczęściej kupujesz, zna twój adres, ma zapamiętaną twoją kartę, czy oczywiście płacisz za pomocą jakiejś innej płatności, to twój ulubiony system płatności, więc naturalnie ta ścieżka się skróciła do 3-4 kroków. To już był wielki postęp. Natomiast oni stwierdzili, że czemu nie iść dalej. Zintegrowali swoją platformę z wieloma usługami, z Messengerem, z Twitterem, z Messengerem, z Amazon Echo, z tym głośnikiem, z Google i tak z Siri. I taki przykład, który był najfajniejszy, który pokazywali, najbardziej spektakularny. Tak, bo tam jeszcze chodziło o to, że oni poznali, że użytkownicy lubią zamawiać swoją ulubioną pizzę. Tak, i nie powinny z pizzami to, mają, więc mają tak możliwość. Jak ty idziesz, pamiętasz, na studia, ale jak na studiach chodziłeś do baru, to zawsze grałeś pierogi, chociaż stałeś 5 minut i tak się zastanawiałeś. Tak? Tak, to tam można zapisać swoją ulubioną pizzę i właśnie tą pizzę można zamawiać bardzo szybko. Tak. I to, co pokazali jako już taki efekt końcowy, kwintesencję tego upraszczania procesu, było to, była możliwość zamówienia pizzy na przykład za pomocą Messengera, wysyłając emotkę z pizzy. I to wystarczy, żeby system wie, z kim rozmawia, wie, co zamawiasz, wie, gdzie ma dostarczyć. Wie, gdzie ma dostarczyć, wie, ma zapamiętaną kartę kredytu. Koniec. Z 25 kroków procesu, który trwał pewnie 10 minut. Uprościli coś do jednej sekundy, jednego komunikatu, jednej emocji, tak? I to wszystko. Oni jeszcze zrobili bardzo inspirujący, bardzo fajny przykład. Ale jeszcze jedną fajną rzecz zrobili, bo jeszcze oni mówili, że cały czas usprawniają ten proces i zauważyli, że są pewne czarne dziury, plamy, które nie mają adresu fizycznego, na przykład plaża, czy boisko, czy stadion, gdzie powinno się mieć możliwość zamówienia pizzy, ale ciężko by było dostarczyć do konkretnej osoby i otworzyli kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy takich hotspotów, które mają, nie mają swojego fizycznego adresu, ale mają... Tak, możesz sobie, idziesz na plażę, swój geograficzny adres, zamawiasz tam... Pod hotspot i podchodzisz i odbierasz pizzę, więc mega. Tak, to jeden z fajniejszych. Zobaczymy jeszcze tych siebie, może dzisiaj też coś zaskoczył.